Pozwól mi, o Panie, pozwól mi, o Boże, we wszystkim wypełniać wolę Twą. Proszę, pozwól mi, o Panie, pozwól mi, o Boże, we wszystkim wypełniać wolę Twą. Niech pokarmem mym będzie wola Twa, niech rozkoszą mu będzie wypełnić we wszystkim ją. Niech pokarmem mym będzie wola Twa, niech rozkoszą mu będzie wypełnić wolę Twą. Panie, pozwól mi, o Panie, pozwól mi, mój Boże, we wszystkim wypełnić wolę Twą. Proszę, pozwól mi, o Panie, pozwól mi, mój Boże, we wszystkim wypełnić wolę Twą. Pozwól mi. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzeniem: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. To pytanie stawia Jezus właściwie do ciebie i do mnie. Choć nie jest to w formie pytania, ale trzeba by było zadać sobie pytanie głęboko w sercu: co jest moim pokarmem? W cichości serca, w ten pierwszy piątek miesiąca, zbliż się, bracie, siostro, do serca Jezusa i odpowiedz Jemu na pytanie: co jest Twoim pokarmem? A następnie odpowiedz głęboko w sercu na drugie pytanie: czy chcesz wypełniać wolę Bożą? Czy chcesz oddać Jezusowi swoją wolę, aby wypełniać tylko to, co On chce? To powinien być akt woli Twojej, nie przymuszenie, lecz dobrowolny wybór. Przytul się całym sercem do serca Jezusa
i odpowiedz w cichości serca swego szczerze, co jest pokarmem dla ciebie? Czy chcesz wypełniać wolę Bożą? Weź, Jezu, wolę mą, weź całkowicie mnie. Weź, Jezu, wolę mą i daj mi w prezencie wolę Twą. Ją chcę wypełniać, Panie, tylko wolę Twą. Daj mi wytrwanie, bym w pełni zgodził się wypełnić we wszystkim wolę Twą. Jezu, Jezu, pozwól mi w Twoim sercu się skryć, nakarm duszę mą miłością Twą i wolą Twą, nakarm ją. Niech tak się stanie, amen. Niech tak się stanie, amen. Niech się tak stanie, amen, amen. Teraz po prostu, bracie, siostro, przylgnij do serca Jezusa. I jeśli masz takie pragnienie, oddaj Mu całkowicie wolę swoją i poproś, aby On dał wolę swoją Tobie. On Cię nie zostawi. A sprawisz Jemu ogromną radość, wypełniając we wszystkim wolę Ojca. A po takim spotkaniu Twego serca z sercem Jezusa możesz z serca wyśpiewać. Kocham Ciebie, Jezu, wznoszę ręce, dając cześć. Całym światem jesteś mi, uwielbiam Twoje imię, Panie. Kocham Ciebie, Jezu, wznoszę ręce, dając cześć.
całym światem jesteś mi. Uwielbiam Twoje imię, Panie, kocham Ciebie, Jezu. Znoszę ręce, dając cześć, całym światem jesteś mi. Uwielbiam Twoje imię, Panie mój. Niech owoce tego spotkania z sercem Jezusa przyniosą chwałę Jemu i dobro dla duszy Twojej. Tego życzę nam wszystkim. Amen.